dzisiejszy trening ma na celu rozjeżdżanie zawodników, motocykli. No i wchodzimy w sezon pomału. Wchodzicie w sezon, bo te najbliższe dni tak intensywnie zamierzycie sobie. Tak, do piątku będziemy trenowali codziennie. Mamy jeszcze dużo czasu, pierwszy sparring rozgrywamy dopiero tydzień przerwy później, także tam będą też na pewno 2-3 treningi i później już jedziemy na mecze sparingowe. Dzisiaj sprawdzacie wszystkich tak naprawdę prawie, że? Nie, dzisiaj nikogo nie sprawdzamy. No, zawodnicy po prostu się rozjeżdżają, także no, każdy musi wjechać się trochę w sprzęt i zaczniemy, myślę, w tym tygodniu jeszcze ściganie, rywalizację taką spod taśmy. No ale zjawili się liczni na treningu, o to mi chodzi. Tak, tak. Wszyscy przyjechali, oczywiście. Bardzo nas to cieszy, że traktują poważnie występy tutaj w naszej lidze i przygotowują się razem z nami. Pierwszych okrążeniach. No bardzo dobrze, czuję się dobrze. Wyśmienicie, można powiedzieć, ręka nie doskwiera. To jest najważniejsze. Dzisiejszy ten trening czemu ma tak naprawdę służyć? Pogoda pozwala i tor jest dobrze przygotowany. Jesienią był fajnie ułożony, więc można sobie wcześniej wyjechać, a dla nas im wcześniej, tym lepiej. Czułeś ten głód jazdy przed tym? Zdecydowanie tak. A dzisiaj testujesz jakieś konkretne motocykle? Jak to wygląda? Dzisiaj testuję 8-letniego dziadka. Także to jest taki silnik na rozjażdżki typowo i zawsze jak rozjeżdżamy jakieś łańcuchy czy ramy, no to właśnie używamy tego silnika. A na sezon co szykujesz? Na sezon dwa silniki, które w zeszłym roku miałem od Ryśka, pana Ryśka Kowalskiego z Torunia i jeszcze jeden nowy zamówiłem. Jeszcze będę korzystał z jednego silnika Andrzeja Krawczyka z Ostrowa. Sprzętu będzie, byle się nie zacierały. No właśnie, jeszcze pociągnę ten temat kontuzji. Zupełnie nic? No na szczęście nic. Jeszcze mam troszkę obandażowaną tą rękę i plus orteza. Ale nie przeszkadza to mi w jeździe, więc jest bardzo dobrze. Te najbliższe dni bardzo intensywne dla Was też. Tak, jeszcze troszeczkę treningów przed nami, ale to na pewno cieszy i chcemy jeździć. I to nam pozwoli się szybciej wjechać w sezon. Myślę, że każdy z nas czekał na ten moment. Fajnie, że warunki dopisują, pogoda jest fajna, torek przygotowany jest bardzo dobrze, po prostu jedzie się jak po stole. No rzadko kiedy zaczyna się na takim torze, tak szczerze mówiąc, a my mamy te warunki tutaj u nas dzisiaj w Lesznie, więc... Czujesz power? No, trzeba chcieć więcej. Czujesz power? Czuję power, jest poweru tyle, że... A dzisiaj testujesz jakiś konkretny motocykl, czy jak nie, to? Nie, jeżdżę na starych motocyklach, na tych, których...
startowałem w zeszłym sezonie. Na nowe jeszcze przyjdzie czas, mamy półtora miesiąca do ligi, to jest tyle czasu, że spokojnie będzie na to moment, żeby je przejechać. Dzisiaj chodzi o to, żeby się wjechać, żeby się pobawić tym motorem, żeby na ludzie pojeździć, trochę poczuć tą jazdę. A coś nowego szykujesz na sezon, jeśli chodzi o silniki? Przygotowuję się tak jak zawsze, jak co roku, nic szczególnego tutaj nie zmieniam. Uważam, że silniki mam naprawdę od dobrych tunerów i tutaj nie potrzeba żadnych zmian, bo jestem bardzo szybki. Czasami ja powoduję to, że gdzieś tam tracę pozycję i na to muszę bardziej popracować tutaj nad silnikami. Bardziej dobrze, no jesteśmy na pewno zadowoleni, że udało się wyjechać, to warunki torowe dobre, także mamy naprawdę bardzo dobre warunki do tego, żeby się rozjechać i jak najlepiej przygotować i na pewno do piątku będziemy starali się maksymalnie to wykorzystać, żeby jak najlepiej się rozjechać do tych pierwszych właśnie meczy kontrolnych. Jeśli chodzi o tę kondycję fizyczną, ona się przekłada teraz tutaj na to, co robicie na torze? Na pewno tak, wiadomo, że pod tym kątem pracujemy, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem naprawdę zadowolony z tego, co udało się zrobić i z tego, jak się czuję na motocyklu pod względem właśnie takim kondycyjnym i fizycznym. Mam nadzieję, że w związku z tym, że planuję cały sezon trenować pod tym kątem, będzie cały sezon dobrze i te wyniki również będą dobre. Ty jako doświadczony, tak bardzo doświadczony zawodnik, też w końcu, kiedy przychodzi ten marzec, mówisz sobie nareszcie? No tak, na pewno tak. Wiadomo, że po tej zimie każdy czuje ten głód tej jazdy i czy to jest doświadczony, czy mniej doświadczony, każdy ma te same odczucia. Także dzisiaj wspólnie stwierdziliśmy, że bardzo fajnie, że udało się wyjechać i w końcu gdzieś ta adrenalina jest, jakby to powiedzieć, wyrzucona, no my akurat na torze, także na pewno ten głód jest mocny i u mnie tak samo to jest. Ty tak jak koledzy dzisiaj na motocyklach takich treningowych? Nie, ja już dzisiaj powoli, jeszcze nie są to nowe silniki, bo zamierzam na tych nowych dopiero będę próbował gdzieś od czwartku. Teraz mam od innego tunera po takich dużych zmianach, powiedzmy, technicznych i próbuję to, ale są to już silniki brane właśnie pod uwagę to jak najbardziej do startów i pod takim kątem właśnie to testuję, żeby to już jak najlepiej się przygotować, a od środy będę już próbował trzy nowe silniki, jakie mam. Kółkach? Fajnie, w ogóle jeździliśmy trochę, wiadomo, na tym lodzie i trenowaliśmy w zimę, aczkolwiek no wiadomo, no, trening na normalnym stadionie to jest już prawdziwy trening. Na razie to jest takie rozjeżdżenie, wczucie się w tor, w motocykl, no, a pewnie już jutro zaczniemy może już właśnie spasowywać między innymi nasze motocykle, które mają tutaj właśnie ścigać się w ekstralidze. Czyli dzisiaj na takim motocyklu specjalnym przeznaczonym do takiego treningu pierwszego, tak? Znaczy się te motocykle, które mamy dzisiaj na treningu, to są motocykle przyszykowane na Anglię. No dzisiaj na nich jeżdżę, bo nie będę miał już okazji sprawdzić tych silników. A wiadomo, no na tym pierwszym treningu no, nie idzie tak jeszcze posprawiać tego sprzętu, bo to jest na razie tylko rozjeżdżenie, ale myślę, że z czasem już mogę coś pogrzebać w przyłożeniach, bo praktycznie silniki są po remoncie, trochę inaczej zrobione na tą Anglię, więc no, będę musiał jakoś jeszcze je spasować przed tą Anglią, bo już w niedzielę wylatuję do Anglii, więc
Na chwilę moment już praktycznie sezon mi się zaczyna. Przed tym, nim wyjechałeś, powiedziałeś sobie nareszcie? Tak. No od rana nie mogłem już od 9 spać. Cały czas ten czas mi się jakoś głupio ciągnął. Ale przy treningu już jestem po jednym wyjeździe. Bardzo dobrze czułem się na motocyklu. Kondycyjnie myślę też, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Więc na nim nie narzekam. No na razie to tak jak mówię, no tor jest sprzyjający warunkom. Nam sprzyja, więc będziemy jeździć, będziemy trenować, żeby właśnie jak najwięcej tej jazdy teraz mieć, żeby dobrze przygotowany wejść do sezonu. Obawy, że pogoda dzisiaj nie dopisze, ale pogoda jest jak na razie fajna, nie pada, więc można jeździć. Ta kontuzja jakoś odczuwalna, czy już absolutnie nie? Nie, no zeszły sezon najbardziej mi dokoczyła ta noga. Po sezonie wyciągnąłem blachy z ciała w ogóle i ten drut z tej nogi, więc na dzień dzisiejszy nie odczuwam żadnej kontuzji i to jest właśnie chyba dla mnie najważniejsze. Dzisiaj testujesz jakieś konkretne silniki już? Nie. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj się pobawić. Bardziej przyjechałem trochę rozjechać ramy, które będę wysyłał do Anglii. Więc zobaczymy. Myślę, że pod koniec tygodnia już może wsadzę jakiś silnik do wypróbowania.